Cześć. Cześć. Chcesz chrupka? Masz chrupka. Jestem w trakcie przeprowadzki i ten samochód spadł mi jak z nieba. Ja zdążyłem butników zamówić. Po 250 za sztukę, aż. To puścisz? No puszczę, no puszczę. Wcale bym się nie pogniewał, gdyby wziął ten samochód, bo jest sprawny technicznie. Jedyny minus to błotniki. Co? Zobaczymy go, co akcje to warte. A no, zaglądaj sobie, widzisz. No, widzę radio jakieś nieoryginalne. Tak, jakieś tam dorzucone. Powiem ci, że nawet nie pobawiłem się tym radiem w ogóle. Drewienko. Jest tam jakieś dokładne radio, ale nie wiem, czy będę z tego korzystał. Jest to jest. Bagażniczek. Zapas ma, czy nie ma? O, olej. Zapas mamy? Olej musi być. Jest zapas. Typowy posiadasz TDI. Tak jest. Patrzę jak stary handlarz, tak samo jak ja. Zajrzał wszędzie tam, gdzie ja. No, nawet nie posprzątałeś, kurde. A wiesz co, bo zaskoczyłeś mnie trochę, bo pojechałem na menu, umyłem go tylko tak naprawdę. Na szybko. Na szybko i... Tu jeszcze nawet woda jest. Tak, dostałem SMS-a i wiesz, i od razu... Co, otworzyłem może maskę, zobaczymy, co tam, jak tam wygląda. Pod maską 1.9 w TDI-ku. Silnik suchy, nie myty. Na siłowniku, proszę bardzo. Tak. Akumulator chyba też w miarę świeży, widzę. Mhm. Silnik jak silnik, no co? Tak, silnik skrzynia raczej nie do zajeżdżenia. A coś robiłeś przy nim teraz? Nie wiem, amortyzator, znaczy dwa wahacze z przodu, łączniki i z tyłu amortyzatory, bo nie trzymały, nie? A tam ktoś poduszki już wcześniej robił, takie pierdoły, więc tam ponad 1000 wjechało w niego, no. Fajnie, że Paweł zainwestował w zawieszenie. Przez jakiś czas nie będę się tym martwił. Na swoje lata, na to, że jest pełnoletnie, to tak się trzyma koło pryszcz. No te dwa błotniki, które rażą po oczach po prostu, no. Najważniejsze jest jednostka napędowa, a nie zewnątrz. Silnik jak silnik, 1.9, sprawdzona jednostka. Radio działa, szyby działają, klimatronik też. Klimatronik, to fajna sprawa. Tak. No tak, to w miarę sztywny jest. Sztywny. No mówię, że hamulce robił poprzedni właściciel. Ja wymieniłem wahacze, stworznie i łączniki dorzuciłem już, jak były odkręcane. I z tyłu amortyzatory, to, nie? Więc tam kurde, powiem ci, że myślałem, że to będzie trochę taniej, ale tyś jak wjechał. Spieszność później zrobiłem po całości i ten samochód jest, wiesz co, nie wiem, jest tak nudny, że jak go kupowałem, to prawie usnąłem i teraz jak jeździmy, to znowu mi się spać zachciało po prostu. No ale jedzie, tak? Jesteś zainteresowany? No pewnie, że jestem. Samochód dobrze jeździ, pali ostrzała. Myślę, że go kupię. No i co tam? No to ty powiedz, co tam, jaka cena. No tak jak ci mówiłem, szóstkę miałem go wystawiać, na tym 5,5 mogę go oddać, bo na te błotniki, kurde, wiesz. Paweł powiedział 5500, ale jeszcze muszę coś urwać. Na zbiornik mówiłeś, że opuścisz. No, na rezerwę. Bo tak jak będziemy liczyć, to zaraz dupę namoczę, nie? Czwórkę to dużo. Cztery? O, panie. Nie da rady. Nie, czwórka to jest poniżej kosztów. No tam stówkę naprawdę na paliwo tak delikatnie. No przy tym budżecie to co można opuścić, no? Na 5400 wiesz, żeby było dobrze, nie? To jeszcze stówkę i deal. Dobra. 5300 i dogadanie. Dobra, to chodź załatwimy. Idziemy zdobyć papiery.